Tytuł dla hotelu już można powiedzieć zapewniony, meczu na szczycie, więc to co mieliście swoją robotę wykonać, wykonaliście dzisiaj no, w 100%. W pierwszej połowie to był perfekcyjny mecz w waszym wykonaniu chyba, tak mi się wydaje. No zgadza się, dobrze nam się mecz zaczął, do przerwy 5-0, no takiej drużynie jak my nie przystoi, żeby przegrać ten mecz w drugiej połowie, więc kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku chyba w całym meczu, mi się wydaje, nawet te kilka bramek straconych. Nie ruszyło nas i graliśmy swoje konsekwentnie. No właśnie, perfekcyjne, czyli mieliście plan, pomysł taki właśnie, żeby szybko strzelić, później dobrze bronić, grać z kontry, czy w czymś innym tkwiła tajemnica tego spotkania? Tajemnica była taka, że musieliśmy wygrać, remis nam nic nie dawał, więc no, trzeba było ruszyć od razu, strzelić szybko bramkę i stawić sobie ten mecz jak najszybciej się da. I to zrealizowaliśmy. To był najlepszy mecz w waszym wykonaniu w tej rundzie, czy tak graliście po prostu? Myślę, że najlepszy taki, tak, najlepsza nasza piłka dzisiaj była, bo w całym sezonie różnie to bywało. Były i słabsze mecze, słynna porażka, ale... Która pokrzyżowała wam plany, tak? No pokrzyżowała, ale nadrobiliśmy to, nawet dzisiaj w szczególności. To był taki mały zjazd gwiazd, powiedziałbym, bo i w drużynie przeciwnej, i waszej rzeczywiście śmietanka się zebrała. Zebraliście się dwa mocne teamy, to było właśnie fajne takie widowisko. No zgadza się, dwie drużyny się szykowały na ten mecz. Fajnie z jednej strony, bo no, fajne widowisko, dużo bramek, na dobrym poziomie myślę i udało się wygrać. Kolekcjonujesz te tytuły jak ośmiotysięczniki. Liczysz, które... No jeśli, a przypuśćmy, że właśnie drużyna, której grasz obecnie, zdobędzie tytuł, to który w twojej kolekcji? Oj, nie wiem. Przez rok mnie nie było. Niestety kontuzja mnie wykluczyła, więc przy ostatnich dwóch tytułach nie brałem udziału. Ale wolej, w ogóle w swojej karierze piłkarskiej masz kilka, tak? No, coś tam jest. Jaka karierę robi się w lidze angielskiej. Tutaj sobie kopie człowiek dla przyjemności, dla ruchu, żeby cały czas być gdzieś tam w ruchu. No i z tej przyjemności sporo bramek w tym sezonie też, jakby powrót całkiem przyzwoity, z dużą taką werwą i sporą ilością goli. No zgadza się, udało się. Myślę, że to było po prostu, że chodziłem na każdy mecz, nie wszystkim, wszyscy zawsze mogli być, a że ja byłem na każdym, no to w każdym meczu gdzieś tam ta jedna, dwie, trzy bramki się udało strzelić i to się tak uzbierało po prostu. Ze zdrowiem wszystko okej? Na tą chwilę tak odpukać. Mam nadzieję, że już więcej mi się kontuzja, tak co mi się ostatnio przydarzyła, już się nie przytrafi.